Państwa, mamy wyjątkową okazję w naszej uczelni prosić tak wspaniałych przedstawicieli firmy, która w naszym regionie jest znana od lat. Firma Foodwell pod tą nazwą skupia tą firmę, która jest w Wielowie Podlaskim, czyli Bakaland. Bakaland jest firmą produkującą zdrową i dobrą żywność, którą Państwo zapewne wszyscy znają. Dzisiaj do naszej uczelni, do Akademii Bialskiej przyjeżdża właściciel i prezesi firmy Foodwell. Pan Ela Brasi i pan prezes Marian Overko chcą podpisać z naszą uczelnią umowę o współpracy. Jeżeli chodzi o naszą uczelnię, w ostatnim czasie otworzyliśmy studia dualne, które polegają na tym, że studenci i pracodawcy są ze sobą w ścisłym związku, współpracują ze sobą. Studenci w ten sposób się kształcą, a pracodawcy patrzą, czy pozyskają dobrego pracownika. Firma Foodwell chce zainwestować około 100 milionów złotych w Janowie Podlaskim. A więc jeżeli Janów Podlaski będzie się w tym tempie i tak rozwijał, to będzie to największa inwestycja w ostatnich latach. Co to ma być za inwestycja? To właśnie firma Foodwell. W Janowie istnieje Bakaland i ta inwestycja będzie dotyczyła rozwoju tej firmy Bakaland. A więc będziemy w stałym kontakcie, podpisując umowę, i będziemy starali się, żeby współpracować w tym, żeby nasi studenci byli wykwalifikowani, odbywając praktyki w firmie, a też po studiach mieli od razu pracę. I to nie chodzi o jeden kierunek, powiedzmy dietetykę czy technologię żywienia, ale chodzi tutaj o inne kierunki. Chodzi o zarządzanie, finanse i rachunkowość, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, a więc cały szereg naszych kierunków, które prowadzimy na uczelni z sukcesem, będzie współpracowało z firmą Foodwell i w ten sposób no, mamy nadzieję, że nasi absolwenci będą zadowoleni, mając dobrą pracę od razu po studiach. To już jest troszeczkę bardziej zaawansowane niż zwykłe praktyki, ponieważ studenci będą część tygodnia spędzali w firmie, będą z tą firmą związani, będą otrzymywali też pieniądze od firmy, co jest ważne, prawda? Młodzi ludzie potrzebują środków finansowych. No i mając bezpośredni kontakt z firmą, pracując tam, świadcząc dla firmy pracę, będą otrzymywali pieniądze. Ale też firma będzie przyglądała się młodym ludziom i będzie może wybierała, może przyjmie wszystkich. 100 milionów złotych, zresztą myślę, że pan prezes Overko o tym jeszcze powie szczegółowo. Ja od nich mam tą wiadomość o tej kwocie. To są pokaźne kwoty. A więc też, jeżeli będzie tak duża rozbudowa firmy, to też dojdzie na pewno do tego, że będzie duże zapotrzebowanie na pracowników. Ilu studentów będzie mogło właśnie skorzystać z takiej oferty? Jak najwięcej. Tu kwestia jest zapotrzebowania firmy. Myślę, że to zapotrzebowanie będzie duże. I też jeżeli chodzi o kierunki, różne kierunki będą no, potrzebne w tym, żeby dobrze odbywała się produkcja w firmie Foodwell. Spółka Foodwell to jest spółka, która jest właścicielem takich brandów jak Bakaland, jak Delecta, jak Vuelta i Anatol. Ogólnie produkujemy w ciągu roku 500 000 opakowań, więc to jest troszkę mówi o naszej skali. Mamy fabryki w Janowie Podlaskim, we Wrocławku i w Białymstoku, ale ta janowska jest rzeczywiście największa i tutaj chcielibyśmy się skoncentrować nie tylko na samej produkcji płatków siarenowych, batonów, bakali, znaczy koncentrować, już to robimy oczywiście od wielu lat, natomiast chcemy to rozwinąć, natomiast tutaj będą też główne nasze działy jakości i R&D i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości też logistyki. Firma do Akademii Bialskiej do pana zgłosiła się dlatego, że właśnie macie doświadczenie już tego typu nawiązywaniu kontaktów, tym właśnie współpracę z firmami i studenci? Tak. Powiem państwu, że nasze spotkanie pierwsze odbyło się niedawno i byliśmy pod dużym wrażeniem. My, firmy, firma uczelni. Firma wie, że jest Akademia Bialska, wie, że to jest bardzo dobra uczelnia, oni mają bardzo dobre informacje na nasz temat.
Po prostu funkcjonujemy w regionie, w którym też funkcjonuje Bakaland. I pierwsze spotkanie było takim spotkaniem rozpoznawczym, można powiedzieć. Oni zobaczyli naszą otwartość, a mieli dwa pomysły, żeby te 100 milionów zainwestować we Włocławku albo w Janowie Podlaskim. Po spotkaniu z nami uznali, że to musi być Janów Podlaski. Z iloma firmami w podobny sposób uczelnia współpracuje? Mamy studia dualne, jeżeli chodzi o same studia dualne, na kierunku informatyka, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie, finanse i rachunkowość. A więc firm, które potrzebują naszych studentów, jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt. My mamy kontakty naprawdę z wieloma firmami z okolicy, ze szpitalem, z różnymi samorządami, które też w naszym regionie występują. A zatem po naszej stronie jest rzesza chętnych studentów, po drugiej stronie jest bardzo dużo dobrych firm, które na nich czekają. Tak sobie skojarzyłem, dzisiaj czytałem o fabryce Mercedesa pod Legnicą, tam porządna inwestycja ściągnięta do Polski. U nas, biorąc pod uwagę realia, te 100 milionów i Bakaland i nowa firma, to szykuje się dość poważne przedsięwzięcie. 100 milionów wydaje się, że w ostatnim czasie nikt w białej okolicach nie zainwestował. To jest bardzo poważne przedsięwzięcie i bardzo odpowiedzialne też, dlatego podchodzą, firma widząc odpowiedzialność uczelni i to, że my kształcimy prawie 2000 studentów, od razu ma takie przekonanie, że będzie z sukcesem realizowała te swoje plany produkcyjne. A więc element ludzki jest brany na jednym z pierwszych miejsc, jeżeli chodzi o otwarcie firmy, a my jako uczelnia daliśmy im niejako gwarancję, czy daliśmy im taką nadzieję, że współpraca z nami będzie układała się dobrze. Po pierwsze, jesteśmy otwarci jako fabryka i oczywiście jako nasze warszawskie biuro do zatrudniania, dawania szansy, pokazywania młodzieży, jak pracuje spółka produkująca żywność. Ta żywność jest oczywiście też dla naszych odbiorców bardzo ciekawa, bo to są produkty zdrowe, to są produkty witaminowe, to są produkty funkcjonalne. Dużo też można się nauczyć nie tylko o samej produkcji, technologii produkcji, ale też o dystrybucji, brać udział w grupach roboczych, międzydziałowych, o marketingu, o komunikacji, o wszystkich obszarach, w których firma działa. Eksportujemy tutaj z Janowa nasze produkty do 70 krajów. Od Japonii poprzez Stany Zjednoczone, całą Europę, LPA, Omany, Jemeny, Arabię Saudyjskie. Także nasze produkty są znane w wielu miejscach na świecie. Chcielibyśmy, żeby były jeszcze znane, ale chcielibyśmy dzięki nie tylko studentom, ale oczywiście też absolwentom i dzięki współpracy na bazie tej umowy po prostu pokazać wam studentom to, co robimy i troszkę was nauczyć, pokazać też, może podpowiedzieć wam, czy decyzja o waszej przyszłej ścieżce zawodowej i przyszłej karierze to jest właśnie ta, którą chcecie wykonywać. W naszej firmie to będą staże płatne, bo to jakby, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień, my nie szukamy czegoś, co będzie tylko i wyłącznie dla studentów okazją, żeby się czegoś nauczyć, ale my oferujemy też pieniądze, bo to jest jakby, mówimy poważnie. Natomiast to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to my oferujemy też kompleksową wiedzę na temat zarządzania biznesem spożywczym, czyli stażysta ma dostęp nie tylko do obszarów, w którym pracuje, a też ma dostęp do każdych innych departamentów, jak jakość, jak technologia, jak R&D, jak marketing, jak trade marketing. Jesteśmy spółką kompleksową, więc jest też bardzo dużo spotkań międzydziałowych, gdzie można się tego wszystkiego nauczyć. Przede wszystkim student może podjąć decyzję, czy to, co załóżmy, że student pracuje u nas, czy stażuje u nas w dziale R&D, ale być może zobaczy, że dział trade marketingu to jest to, co jest jego przyszłością i wtedy rozwinie się w innym obszarze. Być może weźmie drugi kierunek, być może zacznie więcej czytać, może na staż w przyszłym roku przyjdzie do tego innego działu. To tak na tym polega praktyka versus teoria.
Jesteśmy bardzo otwarci na zatrudnianie ludzi młodych, dlatego że też są obszary w działalności naszego biznesu, w którym ludzie młodzi się lepiej odnajdują. Czasami mają lepsze rozwiązania, czasami mają inne spojrzenie, czasami są bardziej otwarci na nowości. To nie jest tylko, my jesteśmy z biznesu tradycyjnego, bo produkcja żywności jest jednym z najbardziej tradycyjnych biznesów, ale też docieramy do naszych coraz to młodszych konsumentów. Za chwilkę właśnie w przyszłym tygodniu jest przedpremierowy pokaz remake'owego filmu Akademia Pana Kleksa, której my jesteśmy jednym z beneficjentów, dlatego że wykupiliśmy licencję, żeby dotrzeć z naszymi płatkami śniadaniowymi do młodych ludzi. Więc tutaj też musimy mieć wiedzę, co nasz klient, czasami kilkunastoletni, myśli. Ja jestem chyba najstarszy w tej firmie, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby tak to podsumować. Przepraszam za określenie, ale śmiem twierdzić, że jesteście głównym żywicielem gminy Janów Podlaski. Nie wiem, czy głównym, bo nie znam budżetu gminy, natomiast na pewno nasz impact na gminę pozytywny jest widoczny i z tego też powodu jest nam bardzo przyjemnie, że możemy pomóc gminie się rozwijać. Gmina też w stosunku do nas jest bardzo fair. Tak jak powiedziałem, mamy ulicę Bakaliową, mamy też rozmowy w związku z jakimiś naszymi inwestycjami, więc wydaje mi się, że będziemy tutaj mieli fajną kooperację. To jest duża nasza fabryka, bardzo duża fabryka. Tak jak zresztą słyszeliście, też z przesunięciem pewnych kompetencji, czy magazynowych, czy logistycznych, czy właśnie sama technologia produkcji, no to jest dużo zmiany. Ale potencjał rozwoju w naszych kategoriach jest bardzo duży. Nasze kategorie, jakbyśmy sobie popatrzyli na rynek żywności, wartość kategorii to jest około 4 miliardów złotych, więc jest gdzie się rozwijać. Mamy obszary, w których będziemy się rozwijali. Nie tylko takie związane z naszą produkcją, ale też z nowymi źródłami energii. Za chwilkę będziemy budować dużą farmę fotowoltaiczną, która będzie dostarczała energię do naszej fabryki. Też inne rozwiązania z obszarów ESG to właśnie jest produkcja, czyli wymiana, ograniczenie ilości kilogramów farby do naszych opakowań jednostkowych i zbiorczych. To jest też ograniczenie ilości używanej energii. To są te wszystkie inwestycje, które też są istotne dla naszego otoczenia. Panie prezesie, co zdecydowało, oprócz abstrahując od pana rodzinnych korzeni, o tym, że jednak 100 milionów tutaj w Janowie, a nie we Włocławku? Moje pochodzenie z Janowa Podlaskiego jest, że tak powiem, nieistotne przy tej decyzji. Ta inwestycja musi się bronić ekonomicznie. Produkcja we Włocławku będzie dalej prowadzona, natomiast Janów Podlaski przed inwestycją, czyli obecnie, jest największym podmiotem, największą fabryką w naszej grupie. I tak byśmy chcieli tutaj współpracować i z uczelnią, tak i tak jest to największy nasz fabryczny biznes, więc tutaj jakby decyzja została podjęta, tak jak już mówiłem, w 1997 roku i konsekwentnie przy każdej rozbudowie ona była analizowana, więc to była następna analiza, a jaka była główna sekwencja wszystkich zdarzeń, oczywiście wynikająca z ekonomii. Czy pomaga w rozwoju biznesu w Janowie Podlaskim to, że powiat i gmina inwestują w drogi? Przebudowana droga powiatowa Biała Podlaska-Janów, ale również budowa autostrady. Tak, braliśmy to pod uwagę i zakładamy w naszym biznesie, że w grudzień 2024 do Białej Podlaskiej przejedziemy bardzo szybko, dlatego że to też oznacza, że my możemy lepiej planować logistykę, bo w tej chwili, tak jak sam przyjechałem, spóźniłem się, mimo że założyłem, że będę tutaj pół godziny wcześniej, więc wyobraźmy sobie, że teraz jest 50 traków, które mają dokładnie umówioną co do minuty datę dostawy i że one się tutaj spóźniają. Natomiast oczywiście najbardziej nam się podoba nowa ulica Bakaliowa i też rozmawiamy z gminą, żeby tam dokończyć ją, bo w tej chwili dochodzi dokładnie do naszej fabryki. To jest taki projekt, tak zwana
schetynówka, więc my braliśmy też finansowy, nawet niewielki udział, ale braliśmy też w tej rozbudowie, więc wszystkie inwestycje w gminie, które nawet tylko i wyłącznie polepszają życie mieszkańców, to też wpływają korzystnie na nasz biznes, bo jeżeli pracownik jest wypoczęty, ma rzeczywiście łatwy dojazd do pracy, łatwą komunikację, to też jest dla nas benefit. Z gminą Janów Podlaski jesteśmy, działamy od 1997 roku, a ja działam od 1970 roku, bo w tym roku się urodziłem. Więc nasze relacje są, płacimy podatki w gminie Janów Podlaski. I oczywiście też naturalnym dla nas, akurat chciałem tutaj, żeby publicznie pan wójt i pan starosta, bardziej pan wójt, ale już mamy jakieś takie wstępną umowę dżentelmeńską, że nasza inwestycja, chcielibyśmy, żeby gmina zwolniła nas z podatku od nowych budynków, bo będzie czerpała zyski z PIT-u nowo zatrudnionych ludzi, także taki tutaj taką transakcję chcemy przeprowadzić. Nie chcemy więcej grantów, tylko to. Więc współpraca jest super. No, co potrzebujemy, to oczywiście w jakiś tam sposób kawałku dostajemy. Natomiast niektóre rzeczy związane zwłaszcza z pracą starostwa są w tym układzie nam bardziej potrzebne, bo inwestycja będzie częściowo finansowana z dotacji KPO. Jak Państwo doskonale wiecie, czas na inwestycje KPO się bardzo zawęża, więc dla nas to jest duże wyzwanie. Liczymy na taką ponadnormatywną współpracę ze starostą w kwestii wszystkich procedur formalnych i standardowo dobrą współpracę z panem wójtem Leszkiem Chwetczukiem. Marka Bacalant, czy już Foodwell zamiana w Janowie? Nie, Foodwell jest brandem korporacyjnym, tylko i wyłącznie. Natomiast marki będą rozwijane niezależnie. Marka Bacalant, marka Delecta, marka Purella i marka kawy zbożowej Anato, to są nasze brandy konsumenckie. Nasz konsument, stając przy półce, nigdy nie będzie rozpoznawał marki Foodwell i nawet o to nam nie chodzi. Chodzi o to, żeby nasza korporacyjna marka była inna niż marki konsumenckie.